Trwa proces Łukasza T., kierowcy autobusu z Katowic, który w lipcu 2021 roku wjechał w grupę osób i śmiertelnie potrącił 19-letnią Barbarę. We wtorek w Sądzie Okręgowym w Katowicach zeznawali kolejni świadkowie. Wśród nich policjant, który przeprowadzał inną interwencję w okolicy i jako pierwszy ze służb pojawił się na miejscu zdarzenia. Sąd pierwszy raz podczas tego procesu odtworzył drastyczne nagranie z kamery, którą policjant miał przypiętą na mundurze. Sąd przesłuchiwał dziś także kolejnych świadków, ale ich zeznania niewiele wniosły do sprawy. To między innymi osoby, które wracały z imprezy w pobliskim klubie. Od razu pobiegliśmy tam na miejsce, wzywając wsparcie, a później już widziałem... A później już widziałem, jak autobus rusza i całe towarzystwo się rozbiegło na boki. Widziała pani moment, w którym autobus zbliżał się na ulicę Mickiewicza? To znaczy ja widziałam, jak ten autobus tam już stał. No i stałyśmy z dziewczynami na przystanku, jadłyśmy kebaba, a potem jakaś bójka się nagle rozpoczęła. No i potem nagle autobus ruszył. Krzyk, pisk, płacz. Kolejna rozprawa ma odbyć się w kwietniu. Wówczas mają zostać przesłuchani kolejni świadkowie. Niewykluczone, że głos zabiorą także biegli.